upalne dni jak ten dzisiaj Ełczani mogą schłodzić się przy kurtynie wodnej. Ta ustawiona jest na placu Jana Pawła II. Z orzeźwiającej bryzy korzystają najchętniej najmłodsi mieszkańcy miasta. Jak mówią Radiu 5 Ełczanie, których spotkaliśmy przy kurtynie, tego typu urządzenia to dobry pomysł na szybkie schłodzenie się, zwłaszcza kiedy wakacje spędza się w mieście. Obecnie ratusz dysponuje tylko jedną kurtyną wodną. Będzie się ona pojawiać, kiedy temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza. Z informacji, jaką uzyskaliśmy od urzędników, w przyszłym roku planowany jest zakup większej liczby kurtyn wodnych. Myślę sobie, że to jest dobry pomysł. Jeżeli ktoś chce, to może skorzystać sobie, ochłodzić się w taki upał. Tak samo jak zimą są te takie ogrzewacze, kosze z koksem palącym się, można się zagrzać, a teraz można się schłodzić. Myślę, że pomysł nie jest zły. Ja nie wiem, ja przyjechałem dopiero, to nie mam pojęcia. Być może. Czy to dobry pomysł? Raczej tak. To bardzo dobrze. To dobrze, bo jak do fontanny wchodzą, to tak nie za bardzo. A tutaj jednak można trochę się może dzieci popluskać. Także chyba będzie dobrze. Pewnie wieczorem będę na tych pokazach balonowych, to może i zdejmę japonki i się popluskam. Małe dzieci na przykład chcą się ochłodzić, to fajnie jest przejść.